Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku z Fortnite'a. I ogólnie to ten odcinek był bez głosu, a teraz go edytuję aktualnie. No i... ale musiałem to upamiętnić, moja pierwsza gra ogólnie w tym rozdziale i w tym sezonie na rankedach. I nie będę spoilerował, bo już wiem, jaką na końcu odcinku będę miał rangę. Sami zresztą zobaczycie, a ja zaczynam. Dobra. Jakby co to widzowie, no... a zresztą wam nie mówię. Dobra, przygotowanie. Może sobie sprawdzę sklep, ale nie muszę. Dobra. To w ogóle moja pierwsza runda w rankingowe Battle Royale. Chyba grałem rankingowe w ogóle 4 czy 5 razy tak około. Ogólnie przez cały czas jak gram Fortnite. Czemu ja mam skin Bambika? O dobra, już się. I dobra, co tutaj? Czekajcie, jak to bym wybrał? Bo to jest, że jak zatańczę... gdy jestem przy nim blisko 10 metrów. Nie wykonuje się coś. No to pierwsze zadanie by mi pasowało. Wybierz i dobra. I teraz gdzie lecieć? Gdzie lecieć? Gdzie lecieć? Tutaj mam coś nieodkryte. Może... dobra, tutaj. Jakoś po boku muszę polecieć, aby po prostu było mi łatwiej. Bo raczej na samym środku miejscówki bym sobie nie poradził, bo tam jest chyba jakiś medalion. Dobra. Dobra, tutaj jest jakaś broń z tego co widzę. Jakaś snajpa. Dobra, coś tutaj nic nie ma. Tutaj jest Big Pota, ale nie zabieram jej chyba. Nie, raczej zabieram. Dobra, tutaj autko i teraz... o, tutaj widzę, jest skrzynka gdzieś, jakaś broń. Gdzie teraz ta skrzynka? Chyba powinna być gdzieś na górze może. Dobra. A nie, to chyba jest tutaj przy ścianie. No dobrze, mówiłem. Ej, co jest? Nowy item, tarcza kuloodporna. Ej, co jest? Dobra, sobie przetestuję, jak ktoś tutaj przyleci i chyba widzę, że ktoś leci. Dobra, trzeba się przygotować. O, słyszę kroki i nawet widzę. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzieś tutaj powinien być. O, dobra, dobra. Strzelam. Ej, zabity. Ej, nawet mocna jest ta broń tak naprawdę. Znaczy nie broń, tylko tarcza z bronią. Nawet mocna, mogę powiedzieć. Szkoda, że tylko na małe naboje, ale nikt cię nie może trafić, bo to kule odporne. Tylko, że on mnie nawet chyba nie strzelił. To nie wiadomo, czy kule odporne, czy nie kule odporne. Musiałem coś widzowie sprawdzić, poczekajcie. A i wtedy w ogóle nic nie słychać, jak wyłączam mikrofon, bo mówiłem zresztą na początku odcinka, że ten odcinek jest zedytowany, że niestety nagrałem go bez głosu. Dlatego za to, że się teraz staram i go edytuję, to możecie zostawić suba, dać łapkę w górę. No. Dobra, teraz sobie lecę tutaj, sobie zaznaczyłem, bo muszę, jak od razu znaczy, że odkryłem już tą miejscówkę, to uciekam. Dobra, to już uciekam, bo piszę odkrytą nazwaną lokację. Dobra, i tak naprawdę to niedługo 7 level. Dlatego nawet fajnie. Dobra, to teraz jadę sobie samochodem, tutaj jest jakiś pociąg i... różne rzeczy. W ogóle ten sezon jest ogólnie mega fajny. Mi się na przykład podoba.
No i jest po prostu fajny. I co jest w ogóle, jak... Bo ja widzę, jak to głośno słychać, widzowie. I czekajcie, teraz tak głośniej po prostu będę oddychał. I co jest, to jest jakby na maksa. Bo ja chyba mam tutaj gdzieś mikrofon, poczekajcie. Tak, tutaj mam mikrofon, sorry, że był głośny dźwięk, przepraszam. Dobra, teraz uwaga, bo będzie głośny dźwięk, dam wam czas na ściszenie. Dobra, 3, 4. Ej, co jest? To ja mam tutaj gdzieś mikrofon, poczekajcie. Czekajcie. No gdzieś właśnie w pobliżu tutaj. Czekajcie, jak się trochę odsunę od komputera. Ej, to i tak mnie dobrze słychać, poczekajcie. O, o. Dalej mnie głośno słychać. Teraz trochę ciszej. Czekajcie, maksymalnie jak mogę się odsunąć. Uwaga. Ej, dalej mnie nawet głośno słychać z tego, co widzę. Ej, co jest, poczekajcie. No i dalej teraz jak mogę, że aż kabel się kończy. Uwaga. Ej, no i dalej pisze, że niby głośno mnie słychać. Dobra, to się już przesuwam. Jak w ogóle słychać, jak ja to przesuwam, jak głośno niby to słychać. Dobra. W ogóle nawet skradanie jest fajne w tym sezonie. Mi się na przykład podoba. I muszę sobie odkryć... szkoda, że ta miejscówka nie jest nazwana, ale chcę ją sobie odkryć. No i nie wiem, gdzie ona aktualnie jest. Dobra. Tutaj muszę... Może tutaj to będzie, ta, żeby odkryć tą miejscówkę. Dobra. Pof, ja bardzo szybko gadam. Tymczasem wy, który nie nadąży... Dobra, jak mi pof nie wychodzi, to po prostu nie mówię. Dobra. Czekajcie, widzowie, bo teraz nie wiem, czy będzie głośny dźwięk, ale zobaczcie, jak to będzie śmiesznie słychać. Czekajcie, o, jest mikrofon, bo ja tak wyłączałem i włączałem. I nie wiem, czy to się zdążyło wyłączać. Ale trudno się mówi. Dobra, za chwilę wybiję 8 minut tego odcinka. No i co? No i nic. Dobra, sobie coś zaznaczyłem, bo... Znaczy, tutaj miałem już zaznaczone zresztą. I dalej próbuję odkryć tą miejscówkę, co jest bardzo trudne. Dobra, no i muszę jakoś tą miejscówkę odkryć. Poczekajcie, widzowie. Jak tą miejscówkę odkryć, ja się pytam. Bo ja właśnie nie wiem. No i jak niby? Poczekajcie, widzowie, na chwilę wyłączę mikrofon. Bo muszę zamknąć drzwi, a moje drzwi, powiem, trochę skrzypią. Dlatego nie chcielibyście to raczej słyszeć. No, mogę powiedzieć, ostro skrzypią. By było, trzeba je nasmarować czymś, żeby tak nie skrzypiały, ale trudno się mówi. I sobie chodzę z tą tarczą, bo ogólnie fajnie się chodzi z tą tarczą. Taka fajna animacja jest nawet. I tutaj jest strefa i tutaj w ogóle jest gościu z medalionem. Dlatego na niego sobie pójdę. A poczekajcie. Ha? Jak stukam sobie w słuchawki, to tak głośno słychać? Ej, co jest? Chyba mój mikrofon jest taki dobry, że kurde, ja bym mówił z 200 metrów, tak lekko krzyczał, to by mnie może nawet by było słychać. Co jest? A poczekajcie, bo ja wcale nie muszę mieć słuchawek, żebyście to słyszeli. Ej, co jest? Nie muszę, poczekajcie, to... Ej, to ja mogę nawet z
bardziej daleka mówić, poczekajcie. Halo, no słychać mnie z tego co widzę normalnie, co jest? Ale ja mam dobry mikrofon. Co jest? Co jest, jak w ogóle stąpałem, to tak głośno to było słychać z tego co widziałem. Ale co jest, ale ja mam dobry mikrofon. Ja nawet o tym nie wiedziałem, zresztą nie wiem czy... Jak lepiej słychać to, czy jest po prostu lepszy, czy gorszy? Dobra, wypiję sobie za chwilę... O, pompa w ogóle, co jest? Wreszcie jakaś pompa w tym meczu. I dobra, i sobie teraz wypiję Big Potę. W ogóle fajnie w tym sezonie się pije tą potę. Taka fajna animacja, że tak z czasem odradza ci się życie. I w ogóle sekundę tak jakby się pije. Jeszcze można podczas picia chodzić, co jest mega dobrym rozwiązaniem. Dobra. Tutaj skrzyneczka jakaś. Ej, ale jest gościu, jest gościu. Dobra, lepiej nie strzelam, bo zapomniałem, że to są rankedy. I mogę zawsze zginąć. Dobra, tutaj jakiś lepszy wszechstronny karabin szturmowy Demedis. Trochę kamienia. O nie, o nie, o nie. Dobra, kurde, nie trafiłem. Dobra, z tą tarczą. Ej, co jest? Czemu mi się zrobił tak nagle taki czarny ekran? O nie. O nie, najgorzej taki spłoceniec. Nie, najgorzej. Ale dobra, jak będę się cały czas bronił z tą tarczą, to ja nigdy nie zginę. Ale nie, chyba to mój koniec. No, chyba to mój koniec. Nie. Nie, nie, nie. Jeszcze miał tą szybką pompę, ja miałem tą wolną, aż szybko jest o wiele lepsza, bo jak jeszcze w Heda strzelisz komuś, ale przynajmniej 7 poziom. Jak Heda strzelisz komuś, to od razu chłop nie żyje, od razu chłop ma zawał. No nie, proszę, żeby chociaż było srebro 3. Bez rangi, dobra, zobaczymy. No nie, naprawdę, brąz 1! Naprawdę! Nie, no nie można, nie! Nie, no to moja pierwsza gra, ja przecież chociaż srebro 3 chciałem mieć w tym sezonie, tak sobie postanowiłem. Nie, no to jak ja teraz będę musiał się pocić, aby mieć te srebro, no. Przecież to było top 25! Ja nie wiem, widzowie. Ja nie wiem. Tyle otwierałem skrzynek, tyle otwierałem wszystkiego. Miałem nawet jedną likwidację, no i co? I srebro, nawet srebra 3 nie było. No, a to myślałem, że za pierwszą grę się dostaje jakąś lepszą rangę niż brąz. Znaczy, no... Dobra, widzowie, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja widzowie kończę ten odcinek. Nie ma co, sobie sprawdzę na szybko sklepik. Ale ja nie wiem, widzowie, no... Nara, bo nie ma już o czym gadać. Czemu taka słaba ranga dostałem? Dobra, nara. Już, kończę ten odcinek, no i nara.